Radio Concita w nocy nadaje, proszę Państwa. Radio Concita. Rady Miasta, czy w tym wypadku sądu, no jest to rzeczywiście dziwne, że w ten sposób jeszcze ktoś jest w stanie podchodzić do polskiej historii, a myślę, że mogłaby być sytuacja taka, jeżeli do dzisiaj mielibyśmy plac Dzierżyńskiego, czy ja nawet już ulicę Stalina, żeby w nocy nie puszczać bycia, oni nie, wyją. Decyzja mająca na celu zmianę nazwy ulicy wyją. Dzierżyńskiego, ona czy Stalina, nie mogłaby być, no byłaby przez sąd podważona. Albo uznana, że uznano by, że to nie byli komuniści albo zbrodniarze. To tak sobie żartując, panie pośle, to Dzierżyński najwięcej to zabił Rosjan, a był z pochodzenia Polakiem, to obawiam się, że może ktoś tak ma argumentował, że jednak nie był taki straszny dla nas, prawda? No, ale to jest taka drobna dygresja. Proszę jeszcze też samorządowcom, czy jak to się odbywa w takich radach? Czy na wypełnienie takich ustaw się rzeczywiście tak wyczekuje do końca, czy z czego to wynika? Czy to może zależeć od kilku elementów. Znaczy jedna rzecz to rzeczywiście jest w przypadku opieszałość urzędników. Zawsze się zdąży, a później się nie nadąża, w związku z czym wiele rzeczy jest przeterminowanych albo nie wyterminowanych. Druga kwestia to jest właśnie podejścia ze strony tak polityki, gdzie robi się pewne rzeczy wbrew ustawodawcy, czy wbrew interesowi społecznemu. No i pewnie są jeszcze inne wojny zapowiada. Są samorządy, które a ci wyją, są w stanie no, się wyrobić kwestiami wypełniania ustaw, no ale i tak czarodziej, którego nie też diabeł oszukał, to wypełnianie ustaw to jeszcze kiedy mógłbyśmy porozmawiać tak, o innej kwestii, inaczej, a mianowicie o lokalnych, tym miejscowych planach zagospodarowania, bo to jest Polka z mora. Jezus, to jak zobaczycie ochydę z pustoszenia, uciekają się z góry. Też tak naprawdę rozwoju tych miast. I to jest bardzo korupcjogenne, bo... A właśnie chciałem o tym powiedzieć, że właśnie jak nie ma tego miejscowego planu, to można na przykład na takiej jakiejś historycznej ulicy postawić coś, co jest taniej, ma elewację przy pięknych starych kamienicach, no bo... Bo urzędnik wydał decyzję pozwalającą na to, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która pozwala na coś takiego. W związku z czym tak, to jest bardzo korupcjogenne i no, powiem tak, że jest to polska zmora. Być może jest to kwestia również przynajmniej w Warszawie jakby trochę decentralizacji, bo w Warszawie tak naprawdę mamy do czynienia z tym, że... Warszawa jest specyficznym miastem ze względu na bardzo skomplikowaną strukturę samorządową. Obowiązki. Natomiast może kwestia tutaj wchodzić w grę decentralizacji. Jest jeszcze jedna rzecz, że samorządy w wielu przypadkach nie decydują się na uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wynikać ona może między innymi z tego, że później trzeba płacić tak naprawdę różnego rodzaju odszkodowania z tytułu uchwalonego miejscowego planu, który zmieniał pewne rzeczy i to też może z tego wynikać. Panie pośle, a nie mamy za dużo tych radnych jeżeli mogę, bo wie pan, to pewnie jest cenna sprawa, jeżeli, no nie wiem, mogłaby pani, bo może o tym powiedzieć w jakimś innym momencie, albo za telefon. Proszę ojca, ja tylko dokończę, że po prostu 280 Żydówek zostało uratowanych przez żołnierzy polskich, bo one miały być spalone. Te kobiety były pastwione przez Niemców, a mianowicie nie podawano im przez dwa dni ani wody, ani picia. No i naturalnie potrzeby fizjologiczne tam musiały załatwiać. To jest ta klubna karta. W tym roku została tablica na obozie. Pani ma na imię? Mam na imię Anna. Księża, którzy posługują w Czechach i poświęcili tą tablicę. To jest tak ważne w naszych teraz rozmowach, jeśli są ataki na naszą ojczyznę, na rodaków. Oni powinni być nasi starsi, tak zwani bracia wieży, powinni być dziękować, że rodaczki, 280 ich rodaczek zostało ocalonych od życia. To była tak wielka uroczystość, był pan minister Kasprzyk, były naprawdę dostojna uroczystość, naturalnie była msza,
tam polscy księża posługują. No. Jestem dumna, proszę ojca, że uczestniczyłam w tej uroczystości i staram się to jak najbardziej propagować, bo dla mnie to jest tak ważna data. Bardzo dziękuję, że ojciec mnie dopuścił do głosu i szczerze powiem, że bardzo trudno się dodzwonić z tej telefonii w rodzinie. Ja specjalnie się przeniosłem i naprawdę ja drugi raz jestem na antenie. No ale to proszę, miłej pani, no odebrałem telefon, bo widzę, że no, pani... No ja tak, ale ja dzwonię, proszę ojca, i pani telefonuje, no. 20 minut dzwonię, cieszę się, że ojciec odebrał i że mogłam tą informację przekazać. To jest ślubna karta naprawdę naszej historii, naszej ojczyzny. Kłaniam się ojcu serdecznie, pozdrawiam ojca. Dziękuję. Z Panem Bogiem, dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Paweł z Diecezji Płockiej. Najpierw to bym chciał podziękować za panią Grzeszczak. Bardzo tę piosenkę lubię. No to miło, pani Sylwia Grzeszczak, tak, kiedy tylko spojrzę. A teraz, no takie mi się słowa cisną, bardzo często chciałoby się powiedzieć, kto ma uszy, niechaj słucha, albo na przykład, że ucho słuchacza czyni mistrza. Powracając do zasadniczego tematu, chcę powiedzieć tak, że będziemy mogli się uszczec od niepotrzebnych słów, kiedy będziemy właśnie słuchać i tego wskazania, że nikt nas nie uczynił sędzią drugiego człowieka. I diagnoza na ten temat, że ktoś, powiedzmy, kogoś mówiąc tak po prostu bardzo brzydko obsarowuje, to jest leczenie własnych kompleksów. Bo jeżeli ja kogoś odmawiam, to znaczy, że ja jestem lepszy. I to nie jest po prostu właściwe, bo całość to tylko widzi Pan Bóg i On ma prawo do oceny człowieka. My widzimy drobny fragment i to nas do niczego nie upoważnia. Jak tu ksiądz przywołał tą historię Rygo, no to też jest taka książeczka, dowcipy niepoświęcone. Przyszła kobieta do spowiedzi i w dwóch słowach powiedziała o swoich grzechach, a potem mówi, ale to wszystko, co się dzieje złego w moim domu, to wszystko przez męża. I całą litanię wypowiada na temat męża. Pod koniec spowiedzi ksiądz mówi, w intencji własnej, jako za własne grzechy, proszę zmówić jedną zdrowaśkę, a w intencji męża proszę zmówić cały różaniec. No i to są takie rzeczy, które po prostu no, jakoś się nie opłacają jednak, bo po prostu my, wchodząc w osąd drugiego człowieka, możemy być śmiało określeni jako ludzie, którzy panoszą się po cudzym terenie. To nie jest nasz teren, żebyśmy my tam, powiedzmy, jakieś słowa wypowiadali. I no, schodzimy czasami z tematu i tylko jedno słowo a propos tego, co było przed wczoraj w nocy. Zeszliśmy z tematu miłości, ale nie zeszliśmy z drogi miłości, bo miłość jest cierpliwa i dziękuję ojcu za tyle cierpliwości, którą ojciec wykazał w odniesieniu do pana M., który dzwonił ze Śląska. Dziękuję serdecznie za wszystko i szczęść Boże. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Też otrzymałem takie słówko. Dopóki nie dowiedziałam się, co ludzie o mnie mówią, nie wiedziałem, jak interesujące życie prowadzę, więc to można się uśmiechnąć, ale nieraz ludzie tak jedni drugim no, przyklejają różnego rodzaju i to brody i to wcale nie jest śmieszne. Ale tak po iść za Bożym też słowem, Bóg chce, aby nasze serca były Jego świątynią. Może o tym też zapominamy w tym wymiarze, tu ta wspólnota, prawda, którą tworzymy, czy rodzina, czy jakieś sąsiedztwo, no ta wspólnota jest miejscem, pomyślmy, oddawania Panu Bogu czci w duchu i prawdzie, w wymiarze takim, który tą wspólnotę czyni z nas. Jezus nie chce, aby nasze serca były gdzieś tam na jakichś manowcach. Pragnie, by nasze serce było jego świątynią, by Jego słowo, by jego miłość też była w naszym sercu, by to z tej miłości
to i wybaczenie, i przyjmij przebaczenie, tak, to jest to, co plotkowanie, tak, to nie czynić ze swojego serca rynku albo targu jakiegoś. Proszę bardzo, Radio Maria. Dobry wieczór panu. Proszę nam się przedstawić. Radio wyciszyć czy wyłączyć zupełnie, żeby panu i nam nie przeszkadzało. Halo? Tak, jesteśmy. No to halo. Mężczyzna, ja to często podkreślam, trochę odwagi, jak telefonujemy, bo nie tak na próbę, ale wiemy, co chcemy, czy po co podnosimy słuchawkę. To też jest czegoś symptomem. Aby nie było wycia, aby nie było wycia.